Cześć, siemanko, witam was w kolejnym filmie. Dziś przegląd kukurydzy. Przyjechałem zobaczyć, jak to wygląda kukurydza na totalnym kwasie, pole z drutowcem, ale widać, że jakoś to wygląda. Jest dużo lepiej niż w zeszłym roku. Przed siewem poszło tu 4 tony wapna węglanowego i ta kukurydza już, kurde, jest dużo lepsza. W zeszłym roku to była kompletna porażka, masakra. Ale teraz widać, rządki są równe, wszystko wschodzi. Brak jakichkolwiek tutaj braków, nic nie wyżarte, ale tu widzę minięte oprysk. Jest tutaj minięte, trzeba będzie zrobić, przyjść z opryskiwaczem ręcznym i zrobić poprawkę. No i muszę to poprawić, bo jak to wygląda brzydko. Ale kurde, jestem w szoku, że tak ładnie to wygląda w tym roku. Na zeszłym sezonie tam już połowy nie było. W sumie nie jest aż tak mokro, przyjdę obejrzeć z górki, jak wygląda tam. Czy wymyło, czy nie wymyło? O kurde, ale jestem zadowolony z tej kukurydzy w tym roku. Masakra. W zeszłym roku nakosiły chyba tylko 4 tony czy 5. Wygląda to obiecująco. Poszukam jakichś zdjęć, może wam wstawię, jak to w zeszłym roku wyglądało. W zeszłym roku dużo kukurydzy popłynęło z tej górki, ale w tym roku wszystko jest, nic nie spłynęło. Nie, tam dół może zamuliło, ale tak to jest ok. Tu już było to pH w miarę ok, to widać, że ta kukurydza jest jeszcze bardziej zielona i jest jeszcze lepsza. Także jestem zadowolony, zobaczymy, jak będzie dalej. W razie czego będę tu interweniował z odpryskami dolistnymi. W zeszłym roku tego nie robiłem, stwierdziłem, że to nie ma sensu, bo było dużo wypłukane, dużo drutowiec właśnie wyżar. No i szkoda było w ogóle się z opryskiwaczem fatygować. Teraz to super jest, rządki idealne, braków nie ma, nic tylko się cieszyć. Tu mamy kukurydza z nasion dalgety, tam w oddali mój rzepak. Jutro będę robił zabieg na płatek, trochę spóźniony, ale nie było wcześniej warunków. W tym roku doglebowo Lumax. I jak na razie tam pola były takie ok, jest fajnie czysto. Tu było po ugorze i widać, że coś jednak przepuściło. Także trzeba będzie jechać z poprawką, ale to później wiadomo, któryś cieplejszy dzień. Jeszcze kukurydza i tak jest za mało. Promocje liść, dwa listki. No ale pole było mocno zaniedbane, bo to ugór. Także zrobimy poprawkę i wyczyści się. Teraz pszenica Euforia od Krzyśka Ławrenowicza. Gdzieś 2 tygodnie temu robiony zabieg T1. Wcześniej odchwaszczani. Odchwaszczani poszło tutaj Saracen Max. Do tego teraz nie pamiętam. Jest środek namiotła. Jak te chwasty. Widać tu jakieś chwasty. Widać, że są uschnięte. Chyba jest wyczyszczone pole. Jedynie widać tu choroby. Jakoś septorioza, ale dziwne, bo T1 było zrobione konkretne. T2 na liść flagowy, czyli za jakiś czas obejrzymy, jak plon w tym roku. Tam pod lasem słabo, pszenica, duże braki. O, tam mój rzepak, zaraz tam skoczymy. Duże braki, obsada jako była, no późny siew, gęsty. No, ale chyba tragedii nie ma. Tu dwa rozkrzywienia. Tu też dwa rozkrzywienia. Tu trzy rozkrzywienia. Dwa mocne, jedno słabe. Obejrzymy, no. Dopiero jest 25 maja. Wszystko się może wydarzyć. Kurde, tutaj oset, ale słabo go bierę. Coś nie jest jeszcze cały żółty. Nie wiem, czy nie, czy będzie tu poprawki na te dwuliścienne zrobić, bo to coś mi się wydaje słabo. Słabo bierę, byleś nie odżyje, nie obudzi się. Jednak po aksjalu komplet pak dużo czyści. Szybsze działanie. Jestem bardziej zadowolony. Nic, dobra. Jademy na rzepak. Tu widać, że rzepak już zawiązuje łuszczyny nawet. Coś tu się zaczyna dziać na nim.
kwiatki jeszcze są, ale już dużo mniej niż wcześniej. Ale nie dało się wjechać, cały czas deszcz, deszcz, deszcz. Także lipa. Lipa, ale jakby oglądać, czy są szkodniki, to nawet nie było szkodników. Teraz jest jeden. Jeden. Zobaczymy, nie wchodzę tam w łan, bo jest mokro. Strasznie mokro. Ale ogólnie byłem zadowolony z tego rzepaku. Zobaczymy dalej, jak będzie. Jutro mają mi przywieźć wapno. Nordkalk, standardkalk. Dzisiaj jada potrowa, muszę ich tam troszkę obkosić rotacyjną, ręczną, ale nie mam. Nie chciałem się zapinać tej rotacyjnej, a na taki kąsek to obkosiłem tą kosą. Wezmę trochę tej trowy do koni. Na pewno sobie to zjedzą. Dzisiaj nie były wypuszczane, bo mokro. A tak dostaną świeżej trowki. I tak, jutro przyjedzie tir 26 ton myśla i będziemy rozsiewać po żniwach dopiero, ale wapno jest bardzo potrzebne i trzeba go stosować. No jak ktoś ma zakwaszone ziemię, tak jak ja, pH 5,5 max, choć z roku na rok coraz lepiej. Sami widzieliście po tym polu, że wapno trzeba stosować. Ten wózeczek dojedzie. Dojedzie. No, tu tak wykosiłek, żeby tym tirem wjechał. Jedyny minus tego wysypowania to, że tu są te nisko kable i trzeba uważać, żeby... No, niby nie dotyko, ale... Kurde. Niby nie dotyko, ale jednak ta iskra może przeskoczyć. Jaśmina, czemu nie ładujesz jeszcze? Co? Czemu nie ładujesz? Co? Czemu nie ładujesz? Czego? Trowy. Będziesz na YouTubie zaś. Jutro, dzisiaj wieczorem. Chyba oszalałem. Będziesz na YouTubie, mama cię zobaczy. A mama już mnie widziała na YouTubie. Ta? I co powiedziała? No, ona się śmiała. A ty? A ty byś śmiała. Nie. Nie? No, dobre. Może ci Wiktoria pozwoli dać temu koniowi trawy. Boję się go! No bo już go widziałam i chciałam go pogłaskać, a on mnie prawie chciał ugryźć. Taki głupek. Nie, Sławka. Sławka już przyjechała. Nie nagrywaj mnie. No co? Wszystkich trzeba. Właśnie, jak pracują. A? Potem pojedziesz na traktorze. Nie. Bo nie chcę, ja się boję, tylko usiądę, tylko siadłam dla Marty. Siadłaś i co? No i się nie bałam, tylko boję się. Siadłaś? Do tego. Co? Albo do tamtego zielonego. Do Zundira siadłaś? No. I fajnie było. Hmm? Fajna trowa, nie? Hmm? Zielono. Ej, no, my też mamy. Muszę na to? Też mamy. Ja pierwszy raz nagrywam. Co? Wiecie ci to? Może być. Zje to Sławka? No wie, ona lubi trawę. Lubi? Wszystko to zje? Tak. Jest najsilniejsza, tylko nie na trawie. No to musisz wejść i udeptać, musisz pochodzić. No dobra, to ty trzymaj kamerkę. O, ale ja się boję. Ała! Ale ja się boję, ja się boję. Ała, nie, nigdy! No. Nie. Wstawaj, musisz iść. Nigdy. Ja trzymam kamerkę. Ja trzymam kamerkę, bo ja i tak, bo Marcin mi kazał. Starszych trzeba się słuchać. No i dobrze. Będzie tyle w tym dzisiejszym filmie. Jeszcze wam tu pokorza kukurydza. I tu trowka, zaczyna schodzić, także trownik się fajny zrobi. Gdzie można kosić kosiarką. Tu jeszcze muszę poogarniać, ale czekam na ten kamień. Musi mi brat zajechać po kamień, żeby to można było wyrównać i ubić. Tu jeszcze spuszczałem z Mauzera, bo pełno tego kleju zostało, ale już jeszcze trochę, jeszcze tak raz do pełna. Powinien się wypłukać cały. No, kukurydza nie rośnie za bardzo, stoi w miejscu, ale
Coś z niej będzie, myślę. Coś z niej będzie. Trzeci listek na wierzchu. Także nie jest źle. Tu też muszę poprawka zrobić. Pole połączę. I tu niedopryskane jest, bo tu ogródek już był. I się nie zbliżyło, jak tu czwarty liść wychodzi. Ale tu minięte chyba jest. No tu będzie minięte, też trzeba poprawka zrobić. Mam jeszcze trochę majstra. Z zeszłego roku tu zrobiłem poprawkę majstrem. Namieszamy opryskiwacz plecakowy i przejdziemy tam właśnie, co pokazywałem wcześniej na tym polu. I tu. Tu to wygląda nawet spoko. Troszkę zabita ta ziemia, ale no pójdzie. Jak już jest na wierzchu, to pójdzie. Widać jeszcze wapno z murawicy, dość grubo zmielone. Jutro przyjedzie Nordkalk, on jest podobno bardzo dobrze rozdrobniony, mączka jest z niego, że nic nie zostaje, żadne kamyczki, więc będzie lepszy. No i tyle w tym dzisiejszym filmie. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Hej!